kochani, a teraz cała prawda o ciasteczkach i to nie jest prima aprilis, to jest prawda, którą znamy od czasów Kaszpirowskiego. Jeżeli milion osób zjadłoby moje ciasteczko, to by znaczyło, że milion osób zamiast 10 ciasteczek pszennych zjadło 9 pszennych i jedno z cynkiem. To co najmniej u 10 osób ten układ immunologiczny, który stał na granicy nad przepaścią, wzmocniłby się na tyle, żeby nie spadł na dziób. I co najmniej 10 osobom to ciasteczko uratowałoby życie. Ale każda strona ma też drugi medal. Wiem co mówię. Każda strona ma drugi medal. Po co to mówię? Żebyś zrozumiał w tym momencie, że jak powiedziałem, każda strona ma drugi medal, to ty już chciałeś zahajtować na milion tych, którzy by obejrzeli ten film, co najmniej 1000 chciałby zahajtować, ponieważ ich system immunologiczny jest na takim poziomie, że ich mózg myśli tylko o tym, gdzie by znaleźć dziurę w całym. I dlatego, kochani, informuję tych, którzy obejrzeli ten film, że jeżeli już chciałeś wepchnąć mi szpilę, to zbadaj poziom swojej witaminy D3, zbadaj poziom swoich kwasów omega-3, zbadaj jeszcze 3 inne rzeczy, gdyż twój system immunologiczny zajmuj się teraz czymś innym i twój mózg, zamiast myśleć o tym, co zrobić, żeby było dobrze, myśli o tym, jakby tak sadzić szpilę. I to jest oznaka, że nie jest dobrze z tobą. Nie jest dobrze. Dlatego polecam ci ciasteczko z cynkiem.